są wyprawy, które powinno się organizować tylko i wyłącznie w zespołach ze względu bezpieczeństwa. Znaczy trudno mówić o jakiejś rozsądności i odpowiedzialności wychodząc z wysokiej góry w pojedynkę, prawda? Tutaj można mówić tylko i wyłącznie o zespole. Podobnie było w przypadku tej dżungli. Nawet pigmeje trzymają się fundamentalnej zasady, że nigdy, przenigdy nie wychodzą do dżungli w pojedynkę. No ale ja osobiście uwielbiam podróżować sam. Ja myślę, że podróżowanie w grupie w jakiś sposób utrudnia taki optymalny, najlepszy odbiór tego, co się gdzieś tam dzieje podczas podróży. Na przykład moją wyprawę do Ameryki Południowej, Vuelta Americana, odbyłem właśnie w pojedynkę. Znaczy ja mam takie poczucie, że kiedy jedzie się w grupie i jedzie się od miejsca do miejsca, tworzy się takie kółko wzajemnych zainteresowań. Czasem bardziej skupiamy się na grupie niż na tym, co się dzieje dookoła. Ja myślę, że to jest dewiza w większości podróżników znanych. Większość wielkich podróżników podróżowała w pojedynkę. Zauważam, że kiedy jestem sam, powiedzmy jak teraz w Ameryce Południowej, wszystko dzieje się inaczej. To znaczy siadam sobie gdzieś w knajpie i ludzie nie boją się do mnie podejść. Podchodzą, pytają skąd, dokąd, ja ich poznaję, coś się dzieje, za chwilę znajduję się w związku z tym gdzieś indziej. I to wszystko dzieje się jakimś takim ciągiem. A kiedy się jest w grupie, to wszystko jest takie zamknięte. Człowiek jeździ w grupie, ludzie jednak ominają takie większe spędy. Także jestem zwolennikiem podróży w pojedynkę, no ale tak jak mówię, czasem zdecydowanie lepiej zrobić to w grupie, w zespole czy w parze. To znaczy najważniejsze są zagadnienia logistyczne, to znaczy zbieranie informacji, wysyłanie setek maili, analizowanie map. To jest pierwsza sprawa, a drugie trzeba się do takiego wzmożonego wysiłku fizycznego po prostu przygotować. No i akurat w przypadku Gabonu to się akurat nałożyło na wyprawy do Ameryki Południowej. Wyglądało to w ten sposób, że większość czasu spędzałem na siłowni, gdzieś tam biegając, pływając i tak dalej. No generalnie, jeżeli nie spełni się takiego warunku, może się to skończyć uszczerbkiem na zdrowiu i oby tylko. A co w zasadzie potwierdziłem definitywnie teraz w czasie wyprawy do Gabonu, kiedy ktoś nie byłby przygotowany fizycznie do takiego marszu, trudno mi sobie wyobrazić, jakby to się skończyło. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nie było w zasadzie żadnej możliwości ewakuacji. Nie było. Nawet gdyby podjąć próbę przenoszenia kogoś na noszach przez te wszystkie bagna, nie ma szans najmniejszych.